Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bonkol i oczywiście na moim kanale kontynuujemy serię Prison Simulator, czyli symulator strażnika więziennego i prowadzenia więzienia. W dzisiejszym odcinku, jeżeli ktoś ogląda, oczywiście nie muszę mówić, co będzie kontynuowane, ale może ktoś przeoczył jeden z ostatnich odcinków, a to nie powiem. To sobie idź zobacz, co było i potem dopiero przychodź. To jest jak na zajęcia, masz być przygotowany, ja ci nie będę streszczał lektury. Także moi drodzy, idziemy i kontynuujemy naszą przygodę. Tutaj w sali przeszukań, gdyby pojawiły się paczki, to musimy pamiętać, że podczas przeszukiwania musimy jednej paczce zostawić strzykawkę, to znaczy mamy udawać, że jej nie widzimy. Także to też jest bardzo ważne, ponieważ mamy deal z jednym z więźniów. Okej, tu teraz wchodzi teraz łysy, dawaj, łysy, dawaj. Teraz zobaczymy, dawaj, tak, paczka, tak, okej, dobra. No dobra, przeszukamy go, tak, wszystko jest w porządku, dobra, sprawdź dokumenty. Dobra, więc tak, za co idziesz? Kradzież dzieła sztuki, czas odsiadki nic. To w sumie nie wiadomo, bo on idzie siedzieć, czy nie idzie siedzieć. Blok A, or arkusze, dobra, tutaj chyba się co, mężczyzna, Edward Wilson. No chyba się zgadza, tak mi się wydaje, co? Dobra, no to co? No to cyk. Na wakacje przyjechał. No i dobra, następny. Dawać tam. Ej, co oni mu tam robią? No dobra, okej. Idź do pokoju, odpraw i porozmawiaj ze strażnikiem. Super, dobra, czyli ledwo zaczęliśmy odcinek, a już kończymy dniówkę. To mi się podoba, to jest dopiero robota, tak? Dobra. Panie, a dobra, ale nie. Tak naprawdę jeszcze nie, bo tutaj jest sala odwiedzin, ale ja bym jeszcze zrobił jedną rzecz. Muszę znaleźć pokój naczelnika, o! I teraz zrobimy coś takiego, słuchajcie. Teraz byśmy się mogli whakować, Warden Master, ale nie znamy hasła. Nie wiem, 1 czy 3, 7, czy to jest hasło dobre? Nie, no błędne hasło, okej. To musimy się zalogować do naszego konta, bo tutaj hasło znamy. I tutaj, z tych rzeczy, które możemy kupić za pieniądze, możemy sobie kupić tak. Do warsztatu, jakiś młotek i tak dalej, prysznice, o! Mogę więcej prysznicy kupić, za 1000 mogę do więzienia jeden prysznic więcej. Kupmy. Cyk. Dobra, super. Kupiliśmy. I jeszcze dodatkowo, jeżeli chodzi o broń, gaz pieprzowy. Musimy ulepszyć, czyli obrażenia zwiększone do 10, pojemność zwiększona do 100. Przede wszystkim muszę kupić i ulepszyć. Także ja tutaj sobie ten gaz pieprzowy na pewno... O nie! Ja miałem $500. Mi jest potrzebne dla tego gościa. Na zestaw do hakowania. Jak się to wyłącza? Alt F4! Czekaj. Czekaj, chwilę. Może się uda. I co? Ale ze mnie strażnik, co? O! Mamy pieniądze! Dobra. Cichutko. Dobra, idziemy. Warsztat, prysznice, kupujemy jeden prysznic, to są pieniądze więzienne, to nie nasze są. Także spoko. I teraz tak, mamy 900, to możemy jeszcze kupić. Albo nie, nic, skina, bo i ta pałka mi się nie podoba, pałka jest taka jakaś amerykańska. Więc weźmiemy sobie inną skórkę i ja myślę, że tutaj sobie zobaczymy jakąś, o, może pałka wyścigówka. O, albo taka, albo wdowie łzy, albo pałka zwykła, prawda? A taką zwykłą se wezmę. Pokaż, jak wygląda ta pałka. Pokaż. Pałka za pałka, dwa kije. O, no i fajna. Taka najbardziej podstawowa. Dobrze, to teraz lecimy. Idź do pokoju odpraw, porozmawiaj z naczelnikiem. Oczywiście, że tak. Idziemy do pokoju odpraw. Dzień dobry, tak. Wszystko wykonałem, wszystko jest super.
Elegancko, kontynuuj, dobra, i lecimy. I moi drodzy, lecimy. Udaj się do sali odwiedzin. O, teraz będą odwiedziny. O, ho, ho. Dobra, podczas sprawdzania paczki, poczekaj, dobra. No i co, moi drodzy, sala odwiedzin. Oni sobie tutaj dyskutują, oni się spotykają, jak widzicie. Tutaj, o, kto to jest? Żona? Matka? Ciężko stwierdzić. Dobra, czas minął. Czas się skończył. Dobra, 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 ty sam możesz jeszcze chwilę zostać, okej. Dobra, jeszcze niech sobie zostanie. Dobra, niech chwilę zostaną. O, szacunek wbijamy. O, moi drodzy, poszli sobie do... Wizyta intymna? Dobra. Dobra, gościu, koniec. Czas się skończył. Nie ma możliwości wydłużenia. Nie utrudniaj. Ty! Halo, halo! Na glebę, bakłażanie! Co to jest? Rusz się, do widzenia. Dobra, okej, no. Jak tam pano... Słuchajcie, mieliście tyle czasu, mogliście... Cimcirimcim, a wyście nic. Straciłeś czas. Do widzenia. Denerwują mnie. Dobra, wbijmy sobie tutaj jakiś szacunek. Dobra, okej, pozwólmy im. Ci idą znowu do tego. Dobra, ten idzie się spotkać. Ty, ale co ty masz za Karynę jaką? Ty, co się stało? Halo? Z kim ty się spotkasz? Z kim ty się w ogóle spotykasz? A, przepraszam. Tyś się po nią zadzwonił. Dobra, czas się skończył. Dobra, ten synek jest dłużej. Dobra, i super. No i elegancko. Kolejny, prawda, czas wolny. Waiting, wizyta intymna. Dobra, koniec już, gościu. Speedy Gonzales, miałeś czas. A, jeszcze chwilę, dobra, to niech jeszcze zostaną chwilę. Dobra. Chłop ma tyle zdrowia, że jeszcze dogrywkę robi. No i dobra. Niech ma. Dobra, już, czas się skończył, już bez przesady, gościu. Nie udawaj, że potrafisz do trzech razy sztuka, nie? To już... Co? Zmyślone choroby na mnie nie działają. Serio? Jesteś chory? Mogę wezwać doktora. No popatrzcie, już lepiej. No i co? Co udawałeś? A ty mała... Słuchaj, zadzwoń jakby, co? O, to nie wiadomo, on będzie długo siedział, a ja tutaj... Dobra. Peter Palmer. Dobra, niech tutaj wbijamy szacunek u więźniów. No i super, i czas wolny. Elegancko, ale wiecie co? Tu jest czas wolny, ale my go przesiedzimy. My go przesiedzimy, nie będziemy nic robić. Idź do pokoju monitoringu. O, to jest ważny pokój monitoringu. Idziemy zobaczyć, gdzie jest ten pokój monitoringu, moi drodzy. Monitoring jest z tej strony chyba, co? Zobaczymy, zobaczymy. Cyk, cyk, cyk. No i teraz będziemy mieli rutynę. Okej, dobra. No, siema, siema. Dobra, moi drodzy, i teraz wchodzimy oczywiście w tryb monitorowania tego, co się dzieje podczas tutaj naszej zmiany. Czyli co, możemy sobie klikać na te kamery, możemy sprawdzać, możemy ruszać nimi i przez 4 minuty musimy pilnować porządku. Jeżeli coś się będzie działo podejrzanego, musimy zgłaszać to od razu do pobliskich strażników, tych, którzy są najbliżej, aby przybiegli, aby zrobili porządek. Tutaj, jak widzicie, możemy sobie sprawdzić, piłują, tak, pracują dzielnie. Tutaj, o, tutaj akurat nikt nie... Dziwne. Tutaj ten udaje oczywiście, że on pracuje. To jest taki bardzo duży udawacz z niego. Warsztat, moi drodzy. Coś w warsztacie się dzieje. Coś się dzieje w warsztacie. Dziwne zachowanie w warsztacie. Okej. Tutaj nic.
Tutaj nic. No ale co w warsztacie się dzieje? Nie, no nic się dzieje, nie dzieje złego. No chyba, że tu. Nie, no w porządeczku jest wszystko. Co tu się niby dzieje dziwnego w tym warsztacie? Ale gdzie podejrzane zachowanie? O co wam chodzi? Wszystko jest git. O, to sika, ty! Dawaj do niego! Upomnij go! Nie, no to nie działa. Nie, zadziałało, dobra, zadziałało chyba. Okej, spokój jest. Dobra, blok B, moi drodzy, tutaj coś jest. Tu jest spokój. Cele blok B. Mhm. Ale tu się coś... Czekaj, czekaj, co tu się dzieje? Czekaj, coś... Wszystko jest w porządku chyba, nie? Ty, ktoś leje! Pałuj go! Pałuj go, Matt! Pałuj go! Tak jest! Tak jest! I spałuj mu! Ty, on w ogóle nie reaguje, ty! Coś w warsztacie się dzieje, pokaż. Nie, tutaj jest spokój, w warsztacie... Ty... Ty, ale on tam znowu... On tam, tam już dwóch sika. Ty, co się dzieje? Jeden w ogóle się zamienił w szafę i sika? Nie, no ty... Pałuj ich i ty... Pałuj. Tak jest. I tego też mogłeś pałować, no. A ten co robi? Dziwne. Dla zdrowotności. Dobra, jeszcze minuta. Ty, chłop leży, a ten się patrzy. No coś, ty to oszalał? Ulecz. Usta, usta. Dawaj, dawaj. O, widzieliście? Coś tam dotknął, coś tam szczyknął. I już żyje chłop. Pewnie maseczki nie miał ze sobą. A te postacie się tak bugują, nie? One tutaj w te tekstury wchodzą i nie umiem na przykład przejść koło tego słupa. Tak samo z tą szafą w tym warsztacie było, nie? Że ten chłop, o, widzicie? To jest podobna sytuacja, więc... Coś mają zaprogramowane po prostu tutaj sposób chodzenia i trafiają na przeszkody. Nie potrafią ich omijać. Dobra. Teraz, moi drodzy, mamy czas wolny. My sobie ten czas wolny skipniemy. I poczekamy oczywiście do jakiejś ciekawszej rzeczy. Udaj się do sali prysznicowej. Oj, koledzy, no to tutaj trzeba będzie uważać. Słuchajcie, wchodzę teraz do prysznica i jakby co, to osłaniajcie mi tyły. Okej, okej, ja wchodzę z kolegą. Dobra, to co? Jesteśmy. Czyste. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Proszę bardzo, do prysznica. Raz, raz, raz. Myć się dokładnie. Wymyć tam wszystko, tak jest. Tyłek. Dobra, Matthew, ty tam zęby umyj też. Śmierdoli bardzo. Tak jest. Już? Paznokcie umyte? Dawaj. No i super. Kolejnych proszę mi tutaj wprowadzić. Trzymaj. Mhm. Cyk. Ty, ty, ty! Śmier... Ty, widzieliście go? On miał aż taki zielony smrodek koło siebie. Co to za śmierdziel był?
Jak ser śmierdział. No, także jak mnie już tu słyszycie. Rochę, rochę. Dawaj. Dobra, jeszcze kilku. Następni. Zapraszam serdecznie. O, ten, o Jezu, ale smrodek. Dobra, przyszedł gościu ze smrodem. Dobra, idź, idź, idź. Następny. Dobra, Bob, idź. To jest Bob. Idź, idź, Bob, idź, idź. Wszystko w porządku. Poczekasz chwilę. Zaraz, 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 zaraz. Co ty, jak ty się odzywasz? Jak ty się odzywasz? No. Króciutko. Dobra. A gdzie jest ten śmierdziel? To ten był? Idź. Uszkodzony prysznic jeden jest. Który jest uszkodzony? Ten? Jakieś pineski, coś, nie wiem co tam się wydarzyło dziwnego. Jakąś... A, o, to super. Dobra, jest ok, naprawione. Dobra, już panowie, już raz. Już wam daję, ty też. I ty też, o, już, już, już. Masz, trzymaj też, dobra, wszyscy git. No, ty se poczekaj, dobra, ok, spoko. Panowie, byle szybko, nie ma czasu. Doktor! Dobra, super. Dobra, moi drodzy, to zrobione. Idź do pokoju, odpraw i porozmawiaj ze strażnikiem. Oczywiście, że z nim porozmawiamy. Idę porozmawiać. Tak, to już koniec na dziś. Dobra. Moi drodzy. Udaj się do sali prysznicowej. Udam się do sali prysznicowej. To, czekaj, znowu? Zara, jak to? Znowu do sali prysznicowej? No nie wytrzymam z wami zaraz. Dobra, słuchajcie, miejmy to za sobą. Panowie, zasady są bardzo proste. Mydło wpłynie. Szorujecie się, dokładnie uszy przede wszystkim, tyłek. I za chwilę wychodzicie, tak? 15 minut. Cyk, cyk, cyk. Żeby mi to było tutaj, o. Ja tutaj chodzę, sprawdzam, czy jest wszystko git. Dobrze, jak poszło? Dobrze? O Jezu. Chłopie, ten ręcznik to normalnie czorny jak... Jakbym, chłopie, czyścił samochód od smaru. Dobra, następny, następny! Dobra, następny, następny, cyk. Proszę, proszę usiąść, dobra. O, jak ten śmierdzi, patrzcie! Faj! Dobra.
No i cudownie. No i co, panowie? Już zrobione? Dobra, no to szybciutko, cyk. A czemu oni sami tego po prostu nie wrzucają do wora? O nie, uszkodzony jest teraz prysznic. No świetnie, świetnie, kolego. Naprawdę, wiesz co? O ty chamie jeden! Kto to tam był? Strzykawkę? I jeszcze coś? Jeszcze coś tutaj dał? Patrzcie, patrzcie, co tu poukrywał. Dobra. Dobra, bierzemy. Cyk. 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 Cyk, dobra. No i Bob przyszedł, nie, to jest Charles. Ale gościu, ruchy, no nie wytrzymam. Hopie! Pośpiesz się. Dobra, dawaj to. Żebym cię nie widział. Żebym cię nie widział. Dobra. O nie, to jest ten śmierdzący chłop. Dobra, bierzemy. Super, dobra. Jeszcze dwie osoby muszą przyjść. Zapraszam. Proszę się umyć elegancko. Tak jest, proszę się rozgościć. Tu jeszcze jedna osoba. No to obsłużymy go, tak? Dzień prysznicowy. Myjcie się, panowie! No, trzeba się umyć, tak? Trzeba się umyć, no. Dobra, ja wam jeszcze zrobię zdjęcie, że tu jesteście, tak? Żeby mi to było ostatni raz. Rozumiesz? No. Dobra. Idziemy, a ty? Freddie Mercury. Nie zdążyłeś. Sprawdźmy, co się dzieje. Idź na spacerniak. Oj, byczki. Idziemy na spacerniak. Idziemy. Spacerniak jest tam. Myjcie się, dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Myjcie się, panowie, wyjdzie to na zdrowie. Tak. Takie są właśnie prawidła. Chodźcie. Dobra, także to, panowie, zasada jest bardzo prosta. 5 minut. Nie przesadzajcie, dobra? Nie przesadzajcie. Ja może tutaj walnę piłeczka. Spróbujmy trafić, uwaga. Za mocno. Co jest? Panowie! Co jest? Chwila! Moment! Odejdź stąd, ławka się pali! A co ty się jeszcze usiadłeś i się patrzysz? To może twoja sprawka jest, co? Zadowolony z siebie jesteś? Ty czekajcie, coś się dzieje złego. Coś się... Ty no ale...
Już ci idę pomóc, już ci idę pomóc. Czekaj, czekaj, walimy go na łeb, walimy go. A co ty pompujesz? Co ty pompujesz? Patrz! Ty, a co on robił? Mam go pobić? Nie, bo on się bił. A że bijatyka tu była. Takie życie, no ja wiem, że jest takie życie, takie życie. Takie życie, taki rap. Minuta została. Dobra, mamy 45 sekund. Trzydzieści sekund. Dobra, rzucimy piłką. Gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? Tu, patrzcie. Rzut do kosza trafiony będzie, pa. Uwaga, za trzy. Z połowy boiska. O, tak. Aaaa, głupio wam, wiem. Trochę nam spadł szacunek wśród więźniów, bo niestety ich pałowaliśmy, no ale co mogę wam poradzić? Co, mam ich nie pałować? Jestem już w ogóle starszym oficerem. Idź do pokoju monitoringu. Znowu monitoring. Ty, a w ogóle ten Bob nie ma czasem już do odebrania tego, tego do hakowania? Co on to? Dobra, idziemy do monitoringu. Dobra, sprawdźmy. Dobra. 3 minuty 50 sekund. Dobrze, panowie, to co? Spokojnie. Właśnie, gdzie jest Bob? Czekajcie, tutaj znajdę Boba. Tutaj Bob jest chyba w tej sali. Czekajcie, który to Bob? Zaraz się dowiemy. To bo jest Bob. Mamy Boba. No i jest Bob. Ale on nie ma jeszcze nic do nas. Okej. W korytarzach dziwne zachowanie. O, ty chamie jeden. Chodź tutaj do niego. Od razu, pałuj! Pałuj go! Pałuj! Tak jest, mocniej! To tak, żeby poczuł! Co on ma? Co on ma na potylicy? Co on ma? O Jezu, Illuminati. Warsztat. Halo, co tam się dzieje w warsztacie? Panowie? Wszystko jest w porządku? Nie no, chyba jest wszystko okej. Nie no, ten gościu coś robi. Coś się wydarzy. Dobra. Nie no, jest chyba okej, tak? Tak mi się wydaje. Tutaj nic. Dobra, tu jest spokój. Nie, no jest okej. Dwie minuty jeszcze mamy tutaj naszej zmiany na monitoringu. Oj! Porządek, róbcie porządek. Porządek z nimi. O nie, przepraszam, wyszedłem. Ach, chyba go sprał pałką. Przez przypadek. No ale to po prostu jakby zastosował zbyt dużo siły do tego upomnienia. No faktycznie zbyt dużo siły. Spacerniak, coś na spacerniaku się dzieje, pokażcie.
Na spacerniaku coś się dzieje. Co tam się dzieje na spacer... Ten się coś czai. On coś chce ukraść chyba. Jest tu jakiś strażnik? Upomnij go, żeby się nie czaił. Taki zgarbiony jakiś łazi. Coś podejrzanego jest. Coś podejrzanego. Ty, on go zaczął bić! Pałuj go! Pałuj go, chłopie. Ty się nie przejmuj, a ty drugi mu pomóc tylko w tym. Na dwie pałki. Tak jest. O, już. Ci, co by smacznie psznie jedzą. Tutaj jest spokój. W warsztacie znowu coś się dzieje. No ale słuchajcie, tak, jeżeli tak będziecie robić i wy nie będziecie... Pałuj! Pałuj! Pałuj, co to za sikanie tutaj w rogu? Co oni toalety nie mają? No już po robocie. Dobra, 12 sekund. Dobra, 3, 2, 1 i robimy, słuchajcie, teraz tak. O, i akurat sala odpraw i ze strażnikiem musimy porozmawiać. To jest akurat. Dzisiejszy dzień to był taki bardzo rutynowy, czyli nie wydarzyło się w sumie nic nadzwyczajnego. O. Ale podejrzewam, że w następna dniówka to będzie już raczej dokończenie zadania białego biznesu, czyli mamy tutaj poczekać, aż Bob załatwi nam sprzęt do hakowania. Myślę, że już minęły 2-3 dni. Myślę, że Bob już załatwi ten sprzęt. Plus dodatkowo drugie zadanie, czyli przemytnik paczki. Jeżeli przyjdą paczki, a jeszcze nam gra nie dała możliwości pełnienia tego, tej pracy, czyli sprawdzania zawartości paczek na odprawach, no to wtedy tak. A na dzień dzisiejszy, moi drodzy, wyrobiliśmy się ze wszystkim. Jak widzicie, niestety szacunek u więźniów stracony, ale troszeczkę dostaliśmy, dostaliśmy trudne zadanie, bo musieliśmy uciszyć ich, były podpalenia i tak dalej, więc wiadomo, że ci więźniowie się zdenerwowali, kiedy ich pałowaliśmy, ale niestety, jak widzicie, czasami nic poza pałowaniem nie pomaga. No nie pomaga po prostu. Groźby nie pomagają. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli oglądaliście do końca, zostawcie łapę. Bardzo mi to pomoże w statystykach, żeby ten materiał się gdzieś tam rozniósł dalej. Zasubskrybujcie oczywiście ten oraz drugi kanał. Wpadajcie także na live'y. W opisie macie link do naszego partnera, czyli sklepu G2A, gdzie można kupować gierki w cyfrowych wersjach, ale także takie bez prądu, czyli planszówki. I co? No i chyba tyle, tak? Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka. Cześć!